Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszej ranach jest Eterni 2. Witam was serdecznie. Czwarta sprawa, pierwszy dzień śledztwa, a właściwie jego druga połowa, gdyż jesteśmy już po słynnym napisu to be continued, więc jesteśmy już w takim zaawansowanym pierwszym dniu śledztwa. No i jak widzicie, perełka ma ochotę wam spuścić manto za to, że jeszcze nie zostawiliście łapki w górę. Ja was jeszcze chronię, ale ma to swoje granice, prawda? Także cóż, 21 marca, 11.34, Wright & Company, Kancelaria Prawnicza. Oczywiście przyniosło nas tutaj potem, jak właśnie było te to be continued, ponieważ no tak to zazwyczaj jest, że jest ten taki moment, gdzie po prostu coś się przenosi, szczególnie przy tak długich dniach śledztwa jak ten, który tutaj mieliśmy. I tak naprawdę no, sporo jeszcze tego śledztwa zostało, uwierzcie mi. Cóż, przynajmniej jesteśmy w stanie zdobyć, byliśmy w stanie zdobyć pana Matta Engart jako naszego klienta. I wiemy, że on tego nie zrobił, co jest bardzo ważne. Więc co my teraz powinniśmy zrobić? Cóż, proces jest już jutro i mamy tylko jedną szansę. Jest tylko jeden sposób, żeby dowieść niewinności pana Matta Engart. Musimy znaleźć prawdziwego zabójcę. Okej, więc zacznijmy szukać. Możemy tutaj zapytać się zupełnie jak pytam zazwyczaj Maję, więc ja sobie to pominę i po prostu pójdę już dalej. Mamy teraz do wyboru chyba, tak, te dwie miejscówki. Zacznijmy sobie od lobby hotelowego. Ej, co wy tutaj robicie? Nie można tutaj wejść. Dzień dobry. Mira, to wy! Co tutaj się wyrabia? Słyszałam, że biedny Juan został zabity. Czy to prawda? To jest bardzo kiepskie ponowne spotkanie. Kolejny stalowy samuraj. Robiący najgorsze rzeczy. Wie pani, to nie do końca. Chciałem tylko zaznaczyć, że jestem ogromną fanką Juana. Dlaczego? O Boże, dlaczego? Wszystkie gwiazdy, którymi się interesuję, padają jak muchy. Ja zawsze taka była. O, a żeby widzieli mnie za młodego. Oj. Właściwie chciałem zapytać panią o morderstwo i o to, co się wydarzyło. Ha! Nie popychaj mnie, chłopcze. Panie Nick? Ja nie mogłam usłyszeć wszystkiego, co ona powiedziała, ponieważ ona mówiła tak szybko. Spokojnie, perełko, my też to nie zrozumieliśmy. Pani Stara Torbo, czy mogła pani mówić trochę wolniej? No już, mi tutaj będzie jakiś młokos mnie urządził. Ty mądralo z kolczastymi włosami. Zastrzeliła nas po raz trzeci już. Dobra, pogadajmy z nią na temat ofiary. Mój drogi Hammer, rok temu mu się zmarło w tym okropnym morderstwie. Ja ostatnio dopiero znalazłam gwiazdę, która sprawiła, że moje serce szło... Badom. Raz jeszcze. Tak, to było jedno uderzenie na paręnaście sekund, ponieważ tak szybko bije jej serce. Jakimś tym utrzymując tą starą poczwarę przy życiu. Nie wiem, co powiedzieć. Pytam cię, dlaczego każda gwiazda, której kibicuję, kończy kopnięciem w kalendarz? No, lepiej uważaj, co powiesz. Nikt nie będzie mógł powiedzieć niczego niemiłego o moim chłanie przy mnie. Ale jeszcze nic nie powiedziałem. Cóż, ja i tak nie wierzę w ani jedno słowo, które powiedziała ta kobieta. Ha? Jaka kobieta? Ta irytująca! Dziewucha ze wsi, która ma afro i okropny podlaski akcent. Mam na myśli, co to w ogóle ma być za gadanie? I dlaczego ona nigdy nie przestaje? Dlaczego ona nigdy nie przestaje gadać? Patrzcie w ogóle, jak stara torba oddycha tak gwałtownie. Aj, ale mówi wolniej, rzeczywiście. Perełko? Jesteś spragniona? Troszeczkę. Okej, pójdę po jakiś soczek albo coś.
Dziękuję bardzo. Hej! Wy słuchacie, o czym ja w ogóle do was mówię? Ta dzisiejsza młodzież. Więc chyba pani stara torba usłyszała o wszystkim od Lotty. Co się stało? Chciałem zapytać o to, co się wydarzyło wokół czasu morderstwa. O, ja nic na ten temat nie wiem. Ja się przygotowywałam. Przygotowywała się? Pani, do czego? Do show oczywiście. Cóż, i do konferencji prasowej, która miała być potem. Włącz tajemniczą muzykę z magicznej konferencji prasowej. Ale ja nic nie wiem o morderstwie. A, rozumiem. Ale? Ale jeżeli... Pytasz o to, co ja widziałam? To zupełnie co innego, ja to widziałam bardzo dobrze. Ale co? Widziałam najważniejszy moment tej nocy. Co widziałaś? Najważniejszy moment? Chyba nie ma pani na myśli. O, więc teraz to mnie z szacunkiem traktujesz, tak? Ty... niewychowany gówniarzu. Kiedy mówi się do starszych, powinieneś zawsze być uprzejmy. Naprawdę, te dzisiejsze dzieci. Proszę powiedz mi, co widziałaś? Spokojnie, niestety nie chowają tej mumii do sarkofagu, to są cztery sajtloki. Cztery! Morderstwo zeszłej nocy było okrutne, prawda? Ale które morderstwo nie jest? Proszę, nie przechodź do innego tangent. Już patrzę, co znaczy to słowo, bo nie kojarzę, szczerze powiem. Tangent oznacza tangens, to tangens do stycznej. Chodzi chyba o punkt styczności. Proszę, nie przechodź do kolejnego. Jeżeli chcesz więcej usłyszeć ode mnie, to okaż trochę szacunku i przynieś mi prezent. Okej, na razie oczywiście nic tutaj nie możemy zrobić. Możemy za to uciec, zanim ona odleci od tej wentylacji i przejść dalej po prostu. Wygląda to, że śledztwo wciąż trwa. Pracownicy hotelu i policja biegają jak kurczaki bez głowy. Ciekawe, czy możemy przeprowadzić jakieś własne śledztwo w takiej atmosferze. Cóż, trzeba zaczasać rękawy i spróbować. No ale oczywiście nie tutaj, bardziej interesuje nas korytarz. 21 marca, Gatewater Hotel, korytarz. Hej, wy tam! O Jezu. Wybaczcie, ale mam taki nieprzyjemny rodzaj chrypy, który siada gardełko i po prostu, no, czuję się już ogólnie całkiem nieźle po chorobie, aczkolwiek tak mi to zniekształca głos, po prostu, no, zabija też ten fan z zabawy tym głosem. Ja czekałam tak długo, panie prawnik! Lotka! Hej! Panie liniarz! Złodziej pokazał swoją facjatę! Co? Aresztujcie go! Na proces! Niech będzie winny! Kara śmierci! Co jest nie tak, Lotka? Coś nie tak z tobą? Here and there and up and down the mountain. Ja to wszędzie szukała, ale nic nie widziała. Więc ty byś może pośpieszył się i oddał mi to, ty dziwaku. A czego szukamy? Mojego aparatu! Aparatu! To jest krew z mojej krwi! Ja umrę bez mojego aparatu za 700. Twojego aparatu? Słuchaj, no, ty, gówniarzu, zasrany, zafajdany. Za dużo osób... czy dużo osób nie mówi przypadkiem, że ci, którzy zbrodnie popełnili, to wracają na to samo miejsce? I proszę, proszę, kogo ja to widzę? Tak, jestem tutaj. I mam Lota Trouble. Lota. Dużo tarapatów. A? Dobra, no to tak, no pogadajmy z nią, chyba na tym powinniśmy się skupić. Chyba już jej pokazywałem odznakę, więc nie będę flexował. Aparat. Więc zrobiłaś aparat? To nie jest zwyczajny aparat. W sklepie nówka śmiga za 1600. A? Ale czy nie mówiłaś, że kupiłaś to za 700? A ja se pogadala ze sprzedawcą w sklepie.
Jakieś 5 godzin mi dali. Ja troszeczkę go zadrapala i menedżer powiedział, że wyskoczył na mnie z mordą. Coś tam gledził i gadał, że coś tam niemiły był straszno. Aż się popłakałam. Kiedy pani zrobiła aparat? Zeszłej nocy, po morderstwie. To chyba wtedy, kiedy ja sprawdzałam różne rzeczy. Wtedy ja straciłam go z widoku. Moje najdroższe maleństwo. Lotka. A co złapałaś na tym drogim aparacie? A ja to już sama nie wiem. Robiłam wszystko, co mi się w oko rzuciło. Więc ja nie pamiętam, a poza tym... Ja nic, żadnego super tematu nie zlapala. Ciekawe, czy brakujący aparat Lotki jest związany z morderstwem. Aparat Lotki wygląda bardzo dziwnie w tym futerale. Bardzo drogi przedmiot, ceniony na około $1600. Został skradziony w okolicach popełnienia morderstwa. Okej, co się stało? Lotka, proszę powiedz mi, co wiesz o tym, co się stało w momencie popełnienia zbrodni? Cóż, po ceremonii zeszłej nocy, ja sobie tu chodzila. Tak, właściwie ja byla tutaj przez cały czas, aż pan Angacht był aresztowany. A co tutaj właściwie robiłaś? A ty chodzi do szkoły, czy nie chodził, miastowy? Tam, gdzie Lotka Hart jest, jest też historia do opowiedzenia. A ja miała duży temat, oj duży. Duży temat? Ja ci mówiła wcześniej. Będę najlepszą fotografarką tabloidową na świecie. A przynajmniej na Podlasiu. To oznacza, że ja zawsze szukam perfekcyjnego zdjęcia. Ciekawe, czym jest ten temat, z którym ona rania. Chociaż ja tylko się rozglądala za innymi gwiazdami, które tam były. Więc może ja nie byla cały czas. Wielki temat. Lotka, jesteś pewna, że nie było cię tutaj przez cały czas? Żeby zrobić zdjęcie tego wielkiego tematu? Cóż, może ja byla. Ale tak to już robią dziennikarze. Dostaję fajne info ze środka od informatora. Spojrzałam sobie, może ja zrobię zdjęcie, żeby dla dowodu było. A co to była za historia, że zostałaś tutaj? Tak, moi drodzy. Tylko dwa, aczkolwiek dwa zamki do rozbicia. Ups, przepraszam, panie prawnik. Ja ci nie powiem. Jest tajemnica zawodowa, a co? No, tylko nie to. Dlaczego każdy ma coś do ukrycia? Zostaliśmy zatrzymani, prawda? Aha, no ta! Co ty na to, panie prawnik? Cieszę się, że ktoś tutaj jest szczęśliwy. Pani Lotka, jej uśmiech ja rządzę. No niestety, oczywiście też tutaj na razie nic nie zrobimy, ale możemy stąd wejść do pokojów zarówno Angarda, jak i Coridy. Zacznijmy od tego pierwszego. Są to bardzo ważne miejsca. 21 marca, Gatewater Hotel, pokój Angarda. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w pokoju i przybieralni pana Matta Angarda. To jest nasz klient. Mogę w czymś pomóc? Jesteśmy prawnikami pana Angarda, zgadza się? Tyle już wiem. Ja też szukam prawników, ale bez skutku. A skąd pani wie, że jestem jej prawnikiem? Mówił pan przed chwilą, że jest pana klientem. W tej sytuacji jedyną osobą, która użyłaby takich słów, byłby jego prawnik. Wow. To bardzo prosta dedukcja tak naprawdę. Podoba mi się w ogóle, że w tym designie, takim dosyć czystym, w ogóle ładnym, na górze jest takie coś, co układa się u niej na takie rogi. Nie wiem, czy widzicie i czy tylko ja to widzę, ale dosłownie nad głową ma takie jakby różki wystające. To jest proces, a sytuacja, w której znajduje się pan Angard, jest dosyć ponura. Więc przyszliście tutaj.
Żeby znaleźć wskazówki i zbudować sprawę, zgadza się? Cóż... Nie, to nie jest tak, że ma pani całkowitą rację, ale też nie myli się pani całkowicie. To naprawdę nie jest czas, żeby się popisywać, panie Nick. Jestem Adrian Andrews. Andrews to chyba bardziej się czyta. Nie chcę marnować czasu, więc przejdźmy do interesów. Okej. Ona może wydawać się mała, ale wygląd może być mylny. Okej. Na razie rozejrzyjmy się tutaj. To jest sypialnia. To jest łóżko? Wow, mają naprawdę duże łóżka. No, wyglądają dosyć wygodnie, to muszę przyznać. Zobaczmy walizkę. To prawdopodobnie walizka pana Angarda. Z jakiegoś powodu, dla kogoś, kto miał tutaj być tylko na rozdanie nagród, to naprawdę sporo rzeczy. Machate jest ubrany na 3 dni. Gwiazdy są naprawdę inne od nas, prawda? Ty jesteś gwiazdeczką naszą razem z Feniksem, więc spokojnie, Rełko, spokojnie. Są tutaj jakieś samurajsko wyglądające ubrania na sofie. Chyba ta kurtka nazywa się Happy. Co to jest? Jestem pewien, że coś takiego byłoby świetną pamiątką. Maja absolutnie byłaby taka roztrzęsiona, bo pozytywnie roztrzęsiona. Na samą myśl o niej. Oj, to już sprawdzaliśmy. Dobra, może stół? Wygląda na naczynia pozostawione po wczorajszej kolacji. Kolacji dla dwojga. To pewnie są talerze pana Angard i pani Andrews. Chyba jedli T-Bone steki. Cholerny klasyk. O co chodzi z tym Global Studios i T-Bone stekami? Klasyk. To chyba wszystko, co mogliśmy zacząć. Pogadajmy z samą panią Andrews. Night of the Murder, noc morderstwa. Zakładam, że pierwszą rzeczą, którą musicie wiedzieć, jest to, co robiliśmy w nocy, racja? Tak, to się zgadza. Więc powiem wam. Przed ceremonią nagród jadłam kolację z panem Angardem. W tym właśnie pokoju, chciałbym dodać. Kolację? A co jedliście? Mówiłam. Nienawidzę marnować czasu na takie detale. Jeżeli spojrzycie z tu sami, nie będziecie musieli mnie pytać. Pewnie jest super zabawna na imprezach. Trochę taką wygląda, ale z drugiej strony imponuje trochę jej taka pewność siebie i dokładność. Nie wiem, kim... Znaczy, ja wiem, kim jest, a wy nie wiecie, kim ona jest. Dokładnie, możecie się domyślać. Ale na pewno... wydaje się być bardzo zorganizowaną kobietą. Kiedy rozdanie nagród się zaczęło, poszłam do Viola Hall. A potem, jak show się skończyło, wróciła pani do tego pokoju? Nie, miałam parę rzeczy do załatwienia. Pomogłam w przygotowaniach w lobby. Och, przygotowaniach do show po ceremonii, jak nie mam. Kiedy nadszedł czas na show po ceremonii, wróciłam, żeby wezwać pana Angard. Potem poszłam odwiedzić pana Coridę. I wtedy znalazła pani jego ciało, tak? Naprawdę się pani dobrze trzyma? Tak. Ona wydaje się być mentalnie twarda, jak gwóźdź. Relacja z Angardem. A więc ty i... Co do pani i... Przestań w tej chwili. Pani zapytasz mnie, jak pan Angard i ja jesteśmy związani, prawda? Przepraszam. Nie mam pojęcia, jak mógł wybrać ciebie jako sferę prawnika. Dlaczego ona musi taka być? No, taka zadufana w sobie, co? Panie Nick, proszę się uspokoić i się trzymać. Poklepię cię po ramieniu, później, żeby trochę zbić z ciebie stres, dobrze? Wcześniej się już przedstawiłam, ale dodam, że jestem menadżerką pana Angarda. Jego menadżerką. Skoro mowa o menadżerach, czy ofiara, pan Corida też miał menadżera? Nie miał. Nie miał? Global Studios ma trochę inną, trochę inne zasady niż Worldwide Studios. I Worldwide Studios po prostu nie przypisuje indywidualnych menadżerów do ich gwiazd. Rozumiem. Ten biznes jest bardzo bezwzględny i niewybaczający. Właściwie... ty też wyglądasz na
bezwzględnego i niewybaczającego wobec swojej biednej partnerki. Przyciąganie tej małej dziewczynki do tego miejsca, szczerze, myli się pani. Robię to, żeby pomóc mistycznej Mai. Perełko, uspokój się i trzymaj się. Kupię ci potem soczek, okej? Okay? Okej, okay. Na razie to wydaje się być tyle. Możemy jeszcze zaprezentować jej dowód w postaci... o dziwo nie ma ta Angarda, tylko profilu Juana Coridy. Czy zna pani ofiarę pana Coridy? Tak, znałam go. Świat jest tak małym miejscem. Czy wiedziała pani o jego rywalizacji z Nitlowym Samurajem? Szczerze? Byli jak dzieci, jeżeli o to chodzi. Cały czas i cały czas ta dwójka rywalizowała ze sobą o najbardziej trywialne rzeczy. Gdyby żaden z nich nie był aż tak uparty, to może nikt nie musiałby ginąć. Mam przeczucie, że ta kobieta wie więcej niż mówi. Ona musi wiedzieć, dlaczego Juan Coridy został zabity. Okej? Okay? Motyw zabójstwa, może nam coś powie. Czy ma pani jakikolwiek pomysł? Co do czego? Co do tego, dlaczego pan Coridy został zamordowany? Dlaczego mnie o to pan pyta? Po prostu wykonuje swoją robotę, więc ma pani pomysł? Tak, moi drodzy, to są kolejne zamki. Znowu 4. Pani Andrews? Przepraszam, ale... chyba nie mam nic do dodania w tej rozmowie. Czy to są psychozamki, pani Nick? Tak. Chyba jest ich więcej niż ostatnio. Nieźle. 3 kobiety, które mają jakieś sekrety, których nie chcą zdradzić na pierwszy rzut oka. Ostro. Wreszcie, możemy przez korytarz przejść teraz i pójść dalej. Tym razem do pokoju pana Coridy, w którym widać masę miszków. 21 marca, Gatewater Hotel, pokój hotelowy Coridy. Panie Nick, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w misiowym niebie. Tak to przynajmniej wygląda. Masę tych miszków jest. Ale szczerze, ma to w sumie taki swój klimat. Tylko nie wiadomo, czy ktoś wozi te miśki wszędzie ze sobą, co byłoby trochę dziwne. Na 21-latka troszeczkę. Nie mówię, że jest coś dziwnego w posiadaniu pluszaka. Nie ma. Aczkolwiek, no, takiej ilości pluszaków to już coś zupełnie innego, prawda? Jesteśmy w pokoju pana Juana Coridy, perełko. Pana Coridy? Ofiary. Co oznacza, że to jest miejsce zbrodni. O, to wy! Więc, co się wydarzyło? Porywacz! Czy on się skontortował? Jeszcze nie. Prawdopodobnie nie zrobi tego, aż nie wygram uniewinnienia Angarda. Dajesz sobie radę, koleś? Trzymasz się? To są pytania, które wydają się być małe, ale pamiętajcie, że zadanie takiego pytania o sobie może bardzo poprawić jej humor. Chcę po prostu, żeby z Mają wszystko było okej. Nie mam dużo czasu, ale pomogę ci, jak będę tylko potrafił, koleś. Dasz radę? Nawet jeżeli... chcemy się rozejrzeć po miejscu zbrodni? Ten jeden raz. Specjalne okoliczności, racja, koleś? Uwielbiam go. Powiem ci wszystko, co wiem, ale musisz być cicho. Tutaj ja ryzykuję głową. Dziękuję. O, racja. Mam dla was mapę hotelu, koleś. Proszę, panienko. Wow, ja ją dostaję, dziękuję. Aha. Nie chciałbym, żebyś zrobiła się w hotelu tak dużym dla własnego dobra. Panie Nick, mam mapę. To świetnie, perełko. Ale panie Nick, nie widzę, co tu jest napisane. Okej, okay, mapa taka podglądowa hotelu została dodana. Możemy ją zresztą chyba zobaczyć w tej pełnej okazałości. Taki typowy schemat, prawda? Mamy, ale dzięki temu może lepiej sobie zobrazować. Po prawej mamy lobby, tuż nade mną. Lobby to jest miejsce, gdzie są te schody, gdzie spotkaliśmy po raz pierwszy starą torbę. Pomiędzy pokojami a lobby jest Viola Hall, czyli ta taka główna sala bankietowa, na której było rozdanie. No i idąc jeszcze dalej w lewo mamy przejście do korytarza, gdzie po prawej mamy mieszkanie, pokój Angarda, po lewej pokój Coridy. Dobra, zacznijmy od rozejrzenia się tutaj. Wow, ale jest tutaj mniej świadków. Budziki, edycje kolekcjonerskie, wypchane, miści, plastikowe modele. To dosyć przytłaczające, czy... jest jakiś niedźwiadek, którego nie ma? Monokuma. Parę jest nawet w koszu na śmieci. Tak, mam przeczucie, że ten koleś... tak naprawdę nie lubi niedźwiadków. Biedne misie.
Ciężko jest... to jest drasłowna z miściem. Bear, bo bear to znaczy wytrzymać, ale bear no to znaczy też niedźwiedź. Ciężko jest wymisiować się z tymi wszystkimi problemami. Ura! Ha, ha, ha! Tak, to nas nawiedza sprawę później. Nie chcę, nie wiem, czy chcemy jakby wytrzymać, wymisiować tą traumę, którą dała mi ostatnia sprawa. Coś nie tak, pani Nick? Okej, to wszystko tutaj. Zobaczmy stół. A, ale tutaj jest bałagan. Perełka naprawdę lubi, kiedy rzeczy są posprzątane. Rozumiem to. Podoba mi się to. Jest tutaj dużo elektroniki, której wcześniej nie widziałam. Hej, pani Nick! Proszę mi powiedzieć, co to jest. Ładnie, proszę. Okej. To tutaj to zegarek. Nosisz to na garsku. Wiem, co to jest zegarek. Ups. Na moment. Zapomniałem, że mówię, że rozmawiam z Perełką, nie z Mają. Ale chamska, co, bo Maja to wolniej myśli? To jest walizka. Jest tutaj tak wiele rzeczy, że na pewno ledwo się zamyka. Są tu jego ubrania, suszarka, golarka elektryczna, kalkulator. Czy wszystkie gwiazdy pakują tak wiele rzeczy jak pan Corrida? Ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. I to chyba jest tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które tutaj możemy znaleźć. Nie za bardzo widzę inne rzeczy, które byśmy mogli zahaczyć. O, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Jednak widzę, bo jest jeszcze druga część pokoju. To wygląda jakby pan Corrida jadł wczoraj kolację. Ta butelka to jest sok... nie pomarańczowy, tylko pomidorowy. Mieliśmy sporo jedzenia na tej gali nagród zeszłej nocy. Ciekawe, czy gwiazdy wchodziły na scenę po tym, jak zjadły takie danie jak tutaj? Okej. Zobaczmy tego. Nie, tego nie sprawdzimy. Tutaj mam coś porozsypywane. Kosmetyki, które są rozsypane po całej podłodze, to jest prawdopodobnie miejsce, gdzie pan Corrida walczył ze swoim napastnikiem. Co to za kawałki szkła? Może też waza na kwiaty? Są kwiaty na podłodze, ale... I don't know what... Ja nie wiem, czym one są. Nie wiesz za dużo o kwiatach, prawda, panie Nick? Tak się zdarza. W prawdziwym świecie też za bardzo się o kwiatach nie znam. To piękne kieliszek, czy tam szklanka wina. A w środku jest sok pomidorowy. O, sok pomidorowy. Nie lubię go za bardzo. Jest też jedna butelka na stole w tamtym miejscu. To pewnie stamtąd pochodzi. Ale czy to nie wydaje się być dziwne? Ale co wydaje się być dziwne? Mam na myśli wszystko inne jest rozsypane po podłodze. Ona ma rację. Waza na kwiaty została rozbita, a make-up jest wszędzie. Dlaczego ta... ten kieliszek jest jedną rzeczą, która stoi. Okej, okay, kieliszek wina, znaleziony niedaleko ofiary, jest wypełniony sokiem pomidorowym. Nie widać, żeby był pity. Okej, okay, to może być rzeczywiście ważna wiadomość, wbrew pozorom. Więc to jest łóżko, racja? Tak, jest duże, ale to jest łóżko. O, panie Nick, jest takie mięciutkie. Wielkie łóżka muszą być rzadkością dla niej. Okej, okay, chyba teraz... O, jeszcze futerał, tak myślałem. To jest futerał na litarę, czy taki futerał albo krowiec. Chyba. Troszkę zajechany, ale wciąż do użytku. To dziwne, nie ma tej gitary. Może on zapomniał zabrać ją na show? Ale mistyczna Maja, ona powiedziała, że jasno-czerwona gitara była głównym przedmiotem, takim sygnaturowym przedmiotem Jammy Ninja. To prawda. A? Cały ten pokrowiec jest mokry, ale jest mokry tylko na szczycie pokrywy. Tak, w środku nie ma wody. To jest woda, prawda? Okej, okay, pokrowiec na gitarę, znaleziony niedaleko ofiary, pusty. Jest tam trochę wody, ale tylko na duże pokrywy. Okej, okay, jest to... Zazwyczaj taka informacja jest takie, okej, okay, coś się stało w danej kolejności. Najpierw było coś zamknięte, a dopiero potem wylane, a potem dopiero otwarte. Dajmy na to, nie? Dobra. To oznacza, że możemy przejść do rozmowy. Przyczyna śmierci.
Wiesz, co było przyczyną śmierci? Cóż, technicznie... finałowy raport autopsji jeszcze nie wyszedł, ale... Jedno spojrzenie na ofiarę powinno ci powiedzieć wszystko, koleś. Powinno? Tak, proszę, oto zdjęcie. Jest nóż wbity w jego klatkę piersiową. Tak, koleś, to jest narzędzie zbrodni. Więc został zadzierany na śmierć. Oni sprawdzają odciski w laboratorium. Było odciski na nożu? Tak. I to jest dosyć pewne, że one są odciskami pana Angarda, koleś. To źle, naprawdę źle. Okej, miejsce zbrodni, zdjęcie miejsca zbrodni Juana Toridy. Przyczyna aresztowania. Dlaczego pan Angard został aresztowany? Ponieważ mieliśmy nie dowód. Dowód? Wygląda to, że ofiara, Juan Corrida, naprawdę mocno walczył. Tak, jedno spojrzenie na miejsce zbrodni, widać to po prostu. Widać oznaki bójki. Cóż, tak, podczas tej walki guzik się odczepił. Pan Angard powiedział coś o guziku. Coś w stylu, że jeden z guzików Jamie Ninja zaplątał się w Hakamę. Ale to nie wszystko. Co? Był jeszcze świadek, koleś. Świadek? Kto taki? Ta kobieta, pani Stara Torba. Proszę. Ktokolwiek tylko nie ona. Błagam. Podpisuję się pod tym rękoma, nogami i wszystkim. Prokuratura ma dużo dowodów, żeby zrobić solidną sprawę. Nie wspominając, że... To mention, there is something around where the... Coś się dzieje wokół, gdzie ofiara była trochę... Trochę taka dziwna? Zachowała się trochę inaczej? Zachowała się inaczej? To znaczy? To znaczy... Że ty musisz się to dowiedzieć, koleś. Okej, spróbujmy się dowiedzieć, panie Nick. Okej. Czy możemy mu coś pokazać? Chyba nie za bardzo, czyli no coś powinniśmy móc. Ale nie za bardzo, z drugiej strony widzę co. Chyba możemy jeszcze mu pokazać to, co widzę, kieliszek z winem. Więc co do tego kieliszka z winem? O, więc zauważyłeś, koleś. Całe miejsce zbrodni było zabałaganione, a ten kieliszek był jedyną rzeczą, która wyglądała na nietkniętą. Więc też to zauważyłeś, detektywie Gamszu? Nie, właściwie pani von Karma to zauważyła pierwsza. Tak, perełka też zauważyła to przede mną. Hej, poczekaj chwilę. Czy to oznacza, że pani von Karma jest teraz w tym hotelu? Tak, jest niedaleko. Ale będziesz miał tarapaty, koleś. Szczególnie jeżeli ona złapie cię tutaj. Cóż, możesz po prostu postawić naprzeciwko niej. A ja... Gdy tylko zobaczy, po prostu zwieje. Oho, zbliża się. Jak rekin jakiś na wodzie. Co to za pipczenie, pani Nick? Ha, słyszałem ten dźwięk gdzieś wcześniej. To pani von Karma. Ha? Do jakiegoś powodu, nie słyszę ten dźwięk, ona pojawia się znikąd i mnie biczuje. Teraz kiedy o tym myślę, to dokładnie to się stało ostatnim razem. Przepraszam. Muszę się ruszać. Do później, koleś. O nie. W końcu pokazujesz prawdziwą naturę, panie Phoenix Wright. Oho. To byłoby zbyt dużo, żeby poprosić, żebyś była miła, tak dla odmiany. Więc jesteś typem, który pragnie informacje od żałosnego, beznadziejnego detektywa. To bardzo mało ma w sobie honoru. O. Hej, nie, nawet nie próbuj uciekać. Strafi Mac Trenchcoat. O! Nie sądziłam, że detektywi w tym kraju mogą być tacy żałośni. Detektywie, podejdź tutaj na moment. Chamsko się zachowuję. O jest. Biedny. Zabiczowany. Cieszę się, że przynajmniej ty jesteś takim mężczyzną, żeby przyjąć karę. Był tak wystraszony, że on po prostu zamarł. Pani Phoenix Wright. Ty.
Ty zepsułeś mój perfekcyjny rekord prokuratorski. Nigdy ci to nie wybaczę. Tym razem zwycięstwo jest moje. Zwycięstwo jest twoje? Tylko to się dla ciebie liczy? Co? Dalej trafi. Śledztwo. Zaraz się zacznie. Tak, sir. To jeszcze nie jest koniec. Przysięgam na honor mojej rodziny. Oj, na to lepiej nie przysięgaj. Co ona tym razem w moją stronę jakby rzuciła? Co to jest? Cóż, to chyba czas wracać na komisariat, koleś. Jeżeli będziesz mnie potrzebować, przyjdź do Criminal Affairs Department, okej? A jeżeli możesz, spróbuj tak, żeby pani von Karma cię nie zobaczyła. Bardzo konkretne instrukcje. No dobra, chyba możemy iść dalej tak naprawdę. Nie widzę niczego innego, co mógłbym zrobić, najwyżej tutaj wrócę. Dalej, teraz to, co mnie interesuje, to jest ponownie Viola Hall. 21 marca. O, panie Wright, jak się mamy? Och, pan Powers, był pan tu przez cały ten czas? Tak. Ludzie połączeni z morderstwem nie mogą iść do domu, a co dopiero wyjść? Okej, czekajcie sobie tylko tutaj. O, przygotuję. Generalnie z tego, co widzę, możemy z nim pogadać, ale nic teraz się nie dowiemy. Ponieważ musimy zaprezentować mu profil Adrian Andrews. W ogóle ta Adrian Andrews wygląda mi trochę na trochę starszy, bardzo dojrzałą wersję Penny z trzeciej sprawy jedynki. To taka pomocnica, co tam była. Przynajmniej bardzo mi się kojarzy, że ta wygląda dużo pewniejszą. Hej, to pani Andrews! Ona jest menadżerką Matta, właściwie. Byłem nią trochę zainteresowany, ale troszeczkę. Więc pan Powers lubi ten typ kobiet. Co wiesz o pani Andrews? Cóż, widzisz, jest jedna rzecz, której nie wiem o niej. I don't really know. Wiesz? Jest taka mała plotka, która chodzi teraz. Plotka? O! Jeżeli jesteście zainteresowani, z chęcią się z wami podzielę. Jest taki szczęśliwy, wygląda jakby jak lew, który właśnie znalazł kolejny posiłek. Okej, zobaczmy, co nam powie. Mamy trzy opcje, zobaczmy. Czy powiesz mi trochę więcej o Nitlowym Samuraju jako TV show? Okej. Nitlowy Samuraj jest programem bohatera akcji wycelowanym w dzieciaki. To jest sequel do Stalowego Samuraja. Rozumiem. Tym razem jest trójka. Wybaczcie najmocniej. Tym razem jest trójka Samurai Brothers, czyli braci samurajów. Aluminium, aluminiowy samuraj. Tin to jest ołowiany samuraj. I oczywiście nitlowy samuraj. To jest miłosny Y w Neo Old Tokyo. Rozumiem, poczekaj. Miłosne co? Miłosny Y. Ta dziewczyna, Sayo, pracuje w sklepie z herbatami. I cała trójka chłopaków zakochuje się w tym samym czasie. O. Więc Y przypomina trzech braci walczących o jedną dziewczynę. Oczywiście, Sayo jest córką złego lidera klanu truskawki. Brzmi jak nietypowa sytuacja, tak jak Romeo i Julia. Razy trzy? Tak. Dziwna rzecz jest taka, że taki rodzaj zakazanej miłości naprawdę robi wrażenie na takich paniach, co pracują w no takich biurowych paniach. Tak, perełko? Co teraz? Chcę wiedzieć. Pani Sayo, czy pani Sayo zaczuchała się? Zaczuchałaś, prawda? Każdej niedzieli od 8 rano. Przestanę oglądać Kiss Masterpiece Theater.
który zaczęła się w tym tygodniu. Nie wiesz, że ona naprawdę to nad tym się stawia. Okej, Jamie Ninja. Gossip of Adrian, on Adrian, czyli plotki dotyczące Adrian i tej menadżerki. Powiesz mi coś więcej o tych plotkach? O, więc jesteś zainteresowany nimi? Tak sądziłem. Tak. Mam słabość co do plotkowania o celebrytach. O, naprawdę? Ty też, co? Co nie ma, proszę. Tak, więc patrz na to. Wygląda na tabloid, który czytałaby stara torba. Okej, zobaczmy. Jamie ma Midnight Rendezvous. Do tajemniczego, ale pięknego menadżera gwiazd, pani AA. Teraz widzisz, prawda? Co? Może pan przez coś udaje, że jest pan w mroku, pani Wright? Pan Corrida? Sam nie ma menadżera. Więc jeżeli mówimy o pewnym menadżerze z inicjałami AA... Adrian Andrews? Tak, dokładnie. To wielkie wieści. Ale to wydaje się trochę dziwne, ta kobieta, pani Andrews, razem z największym rywalem swojego klienta? O, a najpiękniejszą rzeczą jest to, że może to się rozegrać tylko pomiędzy dwójką ludzi. Pan Powers wygląda super szczęśliwego, perełka. Po prostu wczuwa się w klimat. Nie mając pojęcia, dlaczego się uśmiecha. Cóż, mówi pożyczadło. Co dla jedno skarbem, dla innych... co dla jedno śmieciem, dla innych skarbem. Okej. Okay. Patrzę cię, a będę musiał się jeszcze rozmówić a propos tego, ale chyba nie będę musiał. Tak się, moi drodzy, jest to koniec odcinka, więc jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji obowiązkowo. Bardzo was do tego zachęcam i zapraszam. Wpadajcie również do opisu pod filmikiem, gdzie macie wszystkie moje media społecznościowe. Znajdziecie je tak naprawdę, dosłownie rozwijam całą listę, macie praktycznie wszystko. Ja was zapraszam na Twitcha od poniedziałku, piątku, od 17 streamy, także wpadajcie koniecznie. Bardzo dużo streamowania, więc brakuje tylko was. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.